Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz. W tej części powiemy sobie kilka słów na temat bardzo prostych operacji związanych z trybem edycji. Jest to fragment kursu, który dedykuję swoim studentom, zwłaszcza tym, którzy dopiero zaczynają przygodę z Blenderem, a konkretnie opowiem, jak można zrobić jedno z zadań, które dawałem na zajęciach i które być może wyda się ciekawe również innym zaangażowanym w nasz kurs użytkownikom. A więc może na początku wyjaśnię, o co chodzi. To, co trzeba zrobić, to krata lub też obramowanie sześcianu, które wygląda w sposób dość niepozorny. Jest zwyczajnie wydrążony w środku sześcian, a obrys czy też krawędzie tego sześcianu pozostają w pewnej stałej grubości na wszystkich swoich, że tak powiem, pozycjach. I teraz są dwie topologie, które chciałem wyjaśnić i o których chciałem powiedzieć. A mówiąc topologia, mam na myśli po prostu układ wierzchołków i krawędzi. Ten przypadek, który mamy tu po lewej stronie, to jest sześcian zbudowany z płaskich powierzchni, przy czym te powierzchnie są tak naprawdę trapezami. I te powierzchnie na powierzchni zewnętrznej naszej kraty są trapezami, natomiast w środku są prostokątami. Tutaj mamy zwykłe prostokąty. I teraz zbudowanie czegoś takiego jest oczywiście bardzo proste, ale wymaga kilku prostych operacji związanych z tym, jak pracować w ogóle w Blenderze. Czyli wymaga obrotów, ustawień, orientacji, przestrzegania, wyrównania do siatki i tego typu rzeczy. Drugi rodzaj modelu, znajdujący się tutaj po prawej stronie, to jest troszeczkę prostszy model. On ma tą charakterystyczną cechę, że w jego narożnikach znajdują się takie na pozór małe kostki. Jest go trochę prościej zbudować i robi się to oczywiście zupełnie inaczej. Teraz mając jeden z takich modeli, można zbudować drugi, wykonując znowuż kilka prostych operacji edycyjnych. I ponieważ ciągle mówię, że to wszystko jest proste, 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 to pokażę może kilka sposobów, w jaki można zbudować tego typu bryłę w jednej lub w drugiej topologii. Zależnie od sposobu przyjętego podczas budowy, wyjdzie łatwiej jedna lub druga siatka wierzchołków. Ok, zatem myślę, że możemy bezpiecznie usunąć te dwa obiekty i zaczynamy. Podstawowe ustawienia Blendera mam tutaj. Może na początku je zresetuję, żeby nie było, że zaczynam z jakimiś dziwnymi ustawieniami. Ok, włączę też wyświetlanie klawiszy dla tych, którzy chcieliby podejrzeć, co tam się takiego dzieje. I zaczynamy. Może spróbujmy zbudować tego typu siatkę, czy też kratę, zaczynając od pojedynczego wierzchołka. To jest jedna z trudniejszych rzeczy i może na sam początek dobrze by ją zrobić. Mimo że powiedziałem, że będziemy budowali taki model od pojedynczego wierzchołka, wstawiłem do środka sceny plane'a, który, jak wiemy, składa się z czterech wierzchołków. Zrobiłem to dlatego, aby mieć chociaż jeden wierzchołek dostępny, no więc usunę trzy wierzchołki z tego plane'a i pozostawię sobie tylko jeden. Ten jeden wierzchołek samotny stoi tutaj, w tej chwili go zaznaczyłem, dlatego są przy nim przywiązane również strzałki naszego manipulatora. I ponieważ jest to tutorial dla osób początkujących, pozwólcie, że będę wyjaśniał niektóre skróty klawiaturowe, chociaż one się pojawiają na ekranie. A więc, aby zacząć budowę naszej ramy od tego pojedynczego wierzchołka, który już teraz stoi w dość dobrym miejscu, bo jest w jednym z narożników, ustawia się w widoku od góry. Jest to widok z góry, dlatego nie widzę osi Z, patrzę wzdłuż tej osi. Widzę natomiast oś X i oś Y. Tak samo ustawiony jest mój manipulator, który pokazuje oś X i oś Y. I teraz zaczynając od tego wierzchołka, wykonam taką operację jak extrude. Naciskam klawisz E i z tego wierzchołka wyciągam tak jakby bardzo ładnie połączony z nim drugi wierzchołek. Ten wierzchołek postawię po przeciwnej stronie osi Y, ale zrobię to wciskając klawisz Ctrl po to, aby uzyskać wyrównanie do siatki. Dzięki takiej operacji mam ładnie zrobioną krawędź. Ta krawędź to będzie jedna z krawędzi mojego przyszłego modelu. I teraz zachowując cały czas ustawienie w siatce wyrównane, zresztą nawiasem mówiąc, mam tutaj wyrównanie ortogonalne do siatki, jest to perspektywa ortogonalna, widok z góry, top orto. Gdybyście nie mieli czegoś takiego, warto pokombinować z klawiszami na klawiaturze numerycznej. Trójka być może pomoże, jedynka, siódemka, piątka włącza lub wyłącza widok perspektywy. Ostatnio na YouTubie miałem pytanie o coś takiego. A więc polecam uwadze to, co się dzieje na ekranie i to, jak mamy zorientowane osie. I teraz zaczynając z jednego wierzchołka znowuż, klikam go prawym klawiszem, naciskam klawisz E i wyciągam kolejną krawędź, ustawiając ją w formie takiego małego trapezu. Wyciągam następną krawędź z tego wierzchołka, naciskając E i na samym końcu zaznaczam wszystkie cztery wierzchołki po to, aby utworzyć pierwszy fragment ściany. Jest to elegancko, proste, ładne do zrobienia. Myślę, że bez żadnego problemu każdy sobie z tym poradzi. To jest mój obiekt. Cały czas oczywiście pracuję w trybie edycji. Aby zrobić taką operację, ale nie wyrównując do siatki swojego widoku, muszę posiłkować się przesunięciami z klawiszem Ctrl, ewentualnie z wciśniętymi klawiszami Shift.
Spróbujmy zrobić coś takiego, ale pracując tylko w takim ukośnym widoku, tak jak teraz, albo nawet, jeżeli ktoś chce, w widoku perspektywy. Moi studenci często pracują w takim widoku, zupełnie jakby nie wiedzieli, że w tym widoku jest trudniej zrobić niektóre proste operacje. Ale dobrze, jeżeli ktoś chce, proszę bardzo. Zaznaczam jeden wierzchołek z tego kształtu, który do tej pory mam tutaj utworzony i robię jego kopię przez Shift D. Ta kopia natychmiast jest przyklejona do kursora myszy i znajduje się w trybie Grab, co oznacza, że mogę ją przesuwać po ekranie i ustawić lewym kliknięciem w dowolnym miejscu. Zanim to jednak zrobię, nacisnę klawisz Y, aby ograniczyć przesuwanie tylko do osi Y i wcisnę klawisz Ctrl, co spowoduje, że ten mój wierzchołek, nie wiem czy to będzie widoczne, będzie przeskakiwał po dużych oczkach siatki. Ustawię go w tym miejscu. To będzie przeciwległa strona tej mojej, powiedzmy sobie, kostki. I teraz robię ekstruda w osi X o dwie jednostki blendera, a więc naciskam klawisz E, naciskam klawisz X i z klawiszem Ctrl wyciągam moją krawędź na dwie jednostki blendera, otrzymując pożądany kształt. Powiększę teraz troszeczkę. Teraz musimy zrobić coś takiego, żeby to było na ukos z odpowiednim skokiem. Więc zaznaczę sobie jeden wierzchołek, nacisnę E, aby go wyekstrudować i teraz nie wiem dokładnie, w którym miejscu postawić ten wierzchołek, a więc na początku ograniczę przesuwanie tylko do osi Y. I z klawiszem Ctrl oraz Shift wyciągnę ten wierzchołek na dwie małe jednostki. O tyle. Tyle dokładnie wystarczy. Następnie przesunę ten wierzchołek za pomocą klawisza G, ale już w osi X. Znowuż z Ctrlem i Shiftem o dwie małe jednostki na osi X. To powoduje, że tworzy mi się taki zarys mojego trapezu. Teraz zrobię to samo z drugim wierzchołkiem. Naciskam E, następnie Y. I z klawiszem Ctrl oraz Shift ciągam na dwie małe jednostki ten mój punkt. Następnie naciskam klawisz G, X i znowu z klawiszem Ctrl i Shift przesuwam się o dwie małe jednostki w kierunku wnętrza mojego przyszłego sześcianu. Ponieważ mam już cztery wierzchołki, mogę teraz je wszystkie zaznaczyć i nacisnąć klawisz F, aby stworzyć między nimi ścianę. Jest to dokładnie taka sama ściana, jaką zrobiłem poprzednio, ale tym razem ona była robiona z takiej ustawionej ukośnie orientacji. Więc jest to dowód, przynajmniej dla niektórych niedowiarków, że się da, ale trzeba pamiętać o tym, aby ograniczać do poszczególnych osi swoje przesunięcia i jednocześnie korzystać z siatki. Dobrze, teraz możemy spróbować zrobić inną rzecz. Aby nie budować od nowa dwóch pozostałych ścian, wystarczy tylko, że zaznaczę wierzchołki pomiędzy nimi, nacisnę klawisz F, aby utworzyć ścianę. To będzie podstawa naszego sześcianu. Jeżeli już taką podstawę mam, mogę tę podstawę skopiować i ustawić ponad powierzchnią płaszczyzny, w której go buduję, aby otrzymać również górną część. Można to zrobić oczywiście z tego widoku, ale gdybym chciał być taki bardzo ostrożny i polecam tę drogę początkującym, warto ustawić się w widoku siatki, a więc naciskam na początku klawisz 5 na klawiaturze numerycznej, następnie 1, aby ustawić się w widoku od przodu. To powoduje, że z przodu widzę tylko taką jedną wąską krawędź z wierzchołków. Mogę te wierzchołki zaznaczyć naciskając A. A zaznacza wszystkie wierzchołki. Gdyby się to nie stało, muszę drugi raz nacisnąć A, ponieważ pierwsze A mogło odznaczyć jakieś wierzchołki zaznaczone. Pokażę to dokładniej. Mam teraz dwa wierzchołki zaznaczone. Jeżeli nacisnę A, to one się nie zaznaczają, tylko odznaczają. Zaznaczenie znika. Dopiero kolejny raz klawisz A powoduje, że się zaznaczają. A więc jestem ustawiony z przodu i widzę swoje zaznaczone wierzchołki w postaci takiej pomarańczowej linii. Jeżeli teraz wcisnę klawisze Shift D, to skopiuję wszystkie te zaznaczone wierzchołki, łącznie ze ścianami, z krawędziami i ustawię je teraz na wysokości dokładnie dwóch jednostek blendera, wyrównując do siatki za pomocą wciśniętego klawisza Ctrl. To powoduje, że otrzymuję teraz układ tego typu. Oczywiście za chwilkę skopiuję sobie ten kształt, który mam teraz zaznaczony, również w pionowych osiach 4 razy. Jest to bardzo proste i to spowoduje, że moja kostka będzie już w zarysie takim zewnętrznym gotowa. Aby skopiować i obrócić jednocześnie te wierzchołki, które mam teraz zaznaczone, muszę zrobić to w dwóch krokach jakby. A więc na początku je kopiuję. Naciskam Shift D, już mam kopię. Ustawiam tę kopię oczywiście równiusieńko w siatce, gdzieś w połowie wysokości prawej ściany. Następnie naciskam R i z klawiszem Ctrl znowuż ustawiam równiusieńko kąt prosty, tak aby te moje wierzchołki pozornie się przykleiły. Ponieważ mam już taką orientację, jaką chciałem mieć, wystarczy teraz skopiować te wierzchołki na drugą ścianę. I w tym przypadku musiałem ustawić się w widoku od przodu, nacisnąć Shift D i ją ładnie tu ustawić. Ale, jak to już wspomniałem, część osób woli robić to w takim widoku, chociaż jest trudniej. Naciskam klawisz Shift D. W tym momencie moje skopiowane wierzchołki są automatycznie w trybie Grab. Następnie naciskam klawisz X,
aby przesuwać je tylko wzdłuż osi X i aby były równiutko ustawione na tej ścianie po lewej stronie, naciskam dodatkowo jeszcze Ctrl, wymuszając ich przylgnięcie lub też przyciąganie do siatki. W ten sposób mogę spokojnie zrobić kopię i ustawić ją we właściwym miejscu. Troszkę więcej pracy będzie ze zrobieniem tej kopii i ustawieniem jej z obrotem o 90 stopni na ścianie, która jest teraz z przodu, ewentualnie na tej ścianie tylnej. Oczywiście można to zrobić. Gdybym chciał to zrobić ładnie w siatce, to robię to tak, że ustawiam się w widoku od góry. To jest mój widok z góry. Mogę ewentualnie włączyć lub wyłączyć widok ścian. Te ściany są teraz przezroczyste i pokazywane jako taki ciemniejszy obszar. To jest klawisz Z. OK. I teraz gdybym chciał skopiować tę ścianę na przód, który jest tutaj na dole, naciskam Shift D, ustawiam sobie tę ścianę, oczywiście cały czas pamiętając o wciśniętym klawiszu Ctrl, obracam o 90 stopni. Jeżeli jeszcze jest krzywo, to naciskając klawisz G, przesuwam we właściwe miejsce, oczywiście cały czas z kontrolem. To powoduje, że mam ustawiony przód mojej kostki, chociaż kopiowałem ściany, które były po lewej stronie. Zróbmy teraz to samo, ale ze ścianą, powiedzmy sobie, tylną. A więc spróbuję zrobić to w tym widoku ukośnym. Wystarczy tylko nacisnąć Shift D, następnie Y, aby przesuwać się we właściwej osi. Jeżeli to jest zła oś, przypadkowo ją wcisnęliście, możecie wcisnąć inną. Na przykład teraz mogę wcisnąć Z, ewentualnie X. Nie ma żadnego problemu. Można te osie sobie przełączać. I z klawiszem Ctrl ustawiam na właściwym miejscu skopiowane wierzchołki. To powoduje, że mój sześcian nabiera kształtów i mam teraz zrobione wszystkie jego zewnętrzne ściany. Jest tutaj jeszcze jedna rzecz, taka dosyć nieprzyjemna. Mam teraz zaznaczenie usunięte. Żaden z tych wierzchołków nie jest zaznaczony, jak widać. I czasami może być tak, że w dziwny sposób się przekręca mi scena. Jeżeli takie coś nastąpi, to mogę wskoczyć na chwilkę do trybu obiektowego. W trybie obiektowym ten cały zestaw wierzchołków jest jednym obiektem. Jeżeli jest zaznaczony, mogę wcisnąć kropkę na klawiaturze numerycznej. To powoduje, że scena jest wycentrowana na mój obiekt i jednocześnie obroty tej sceny następują wokół centrum obiektu, który był zaznaczony. Wrócę teraz do trybu edycji, aby dokończyć budowę mojego sześcianu. To, co mi pozostało, to zbudować jeszcze ściany wewnętrzne. Te ściany wewnętrzne można byłoby zrobić nawet już teraz, ale chciałbym, aby one miały przekrój kwadratu. Jeżeli zaznaczę na przykład te cztery wierzchołki, które są tutaj i te cztery, które są tutaj, to mogę je połączyć za pomocą klawisza F, otrzymując ścianę. A ta ściana wygeneruje mi przekrój trójkątny. To nie jest to, o co chodzi. To, co bym chciał tutaj mieć, to przekrój czworokątny. A więc cofnę i spróbujemy za chwilę jeszcze raz. OK. Aby utworzyć tutaj przekrój czworokątny, potrzebuję zbudować na początku jedną ze ścian, której teraz nie mam. Można to zrobić bardzo prosto. Zaczniemy może od pojedynczego wierzchołka, aby pokazać, jaka jest ogólna zasada. W tym momencie ustawiam sobie cały widok w taki sposób, aby można było powiększyć jeden z narożników i aby można go było obserwować od środka. Załóżmy, że zacznę od takiego wierzchołka. Ten wierzchołek będzie mi służył teraz za punkt, w którym zacznę ekstrudować krawędź, która będzie w osi Y, a więc ustawiona będzie poziomo i wyekstruduję tę krawędź do środka. A więc naciskam klawisz E, naciskam oś Y, czyli klawisz Y i wciskam teraz Ctrl z Shiftem. I automatycznie od razu widzę, że przesuwając mysz powoduje skoki tego mojego wierzchołka o pewną niewielką jednostkę. Na pasku stanu widzę w tym momencie, że jest to 1 dziesiąta, a więc ustawiam swój wierzchołek po wyekstrudowaniu w takim miejscu, aby odsunął się w odległości 2 dziesiąte od oryginału. Jeżeli przekręcę teraz widok, to widzimy, że te 2 dziesiąte to jest oczywiście grubość mojej ramy, którą chcę zbudować. Mogę teraz zrobić taką operację, że obrócę się wokół tego wierzchołka, ustawię się tak, aby widzieć drugi narożnik, który jest na tej samej krawędzi i tam zrobię taką samą operację. Naciskam E, naciskam klawisz Y i z Ctrl-Shift robię ekstrudowanie o 2 dziesiąte jednostki do środka, do wnętrza sześcianu. Jeżeli teraz zaznaczę te cztery wierzchołki, z którymi przed chwilką pracowałem, to mogę śmiało połączyć je za pomocą ściany, naciskając klawisz F, no i w tym momencie mam już jedną ze ścian. Dalsza praca jest już prosta. Wystarczy tylko, że tę ścianę skopiuję w odpowiednie miejsca, no i to będzie początek jakby budowania geometrii w takim szybkim trybie. Mogę oczywiście zrobić inaczej. Mogę zaznaczyć dwa wierzchołki naraz, nie budując tak żmudnie po kolei każdego elementu i korzystając z tego, że te dwa wierzchołki mam zaznaczone, mogę je wyekstrudować. Oczywiście to ekstrudowanie muszę znowuż wykonać w odpowiedni sposób. A więc gdybym chciał mieć to wszystko dość łatwo,
widoczne. Ustawiam się w widoku od góry, włączam widok siatki klawiszem Z, a następnie naciskam klawisz E i ekstruduję do takiego miejsca, które jak widzę będzie moją grubością. Ponieważ jestem ustawiony cały czas w siatce i wszystko jest równiutko, wystarczy, że wcisnę Ctrl i mam automatyczne przyciąganie do siatki. W tym momencie ustawię swoją krawędź wyekstrudowaną tutaj. To powoduje, że mam już taką krawędź gotową i mogę zbudować cały jeden bok. Ponieważ teraz pracuję w zasadzie z krawędziami, to łatwiej jest przełączyć się w tryb pracy z krawędziami, zamiast mieć tryb pracy z wierzchołkami. Teraz mogę zaznaczać pojedyncze wierzchołki. Zamiast tego można byłoby sobie wyobrazić, że mógłbym zaznaczać od razu całe krawędzie. Aby to zrobić, wystarczy, że wybiorę guzik z dolnego paska, tam gdzie są do wyboru krawędzie. I teraz klik pozwala mi zaznaczyć od razu całą krawędź. Nie mam natomiast możliwości zaznaczenia pojedynczego wierzchołka. Tak czy inaczej, jeżeli już mam ten tryb krawędzi, bardzo łatwo mogę zaznaczyć sobie dwie krawędzie, nacisnąć F i połączyć ścianą cały jeden taki narożnik. Z drugiej strony również, proszę zobaczyć, już mam tutaj ściany. Ponieważ te ściany już są, to łatwo zbudować również ściany na tych ramionach, które są z nimi połączone. Jeżeli zaznaczę tę krawędź, a następnie tę, to mogę je połączyć klawiszem F, tak samo dokładnie jak poprzednio. Już mam. Jeżeli mam już tą krawędź, to dodatkowo mogę również połączyć te krawędzie. I to powoduje, że już mam zrobioną ścianę, której przed chwilką nie miałem. Tak samo tutaj. A więc zaznaczam jedną krawędź, drugą łączę, a następnie, korzystając z tego, że nowo powstała krawędź jest we właściwym miejscu, od razu zaznaczam następne dwie i łączę. I już mam zrobiony cały dół. Istnieje również szybsza metoda. Może wykonamy ją na przykład na tych krawędziach, które są tutaj na górze. Można od razu zrobić jakby za jednym zamachem, w jednym ruchu tak jakby, dwie strony. Wystarczy tylko, że mam teraz dwie zaznaczone krawędzie i z tych dwóch zaznaczonych krawędzi robię ekstruda. Nacisnąłem E i teraz z tych krawędzi wyciągnąłem nowe ściany. Nacisnę Escape, aby te krawędzie wróciły do miejsca, w którym powstały i teraz użyję czegoś takiego jak skalowanie wzdłuż osi Y. Oczywiście skalowanie te moje krawędzie pomniejsza, powodując, że ściany zamieniają się w trójkąty. Mogę dzięki temu uzyskać różne ciekawe efekty. Natomiast jeżeli nacisnę klawisz S, aby je przeskalować, a później klawisz Y, to w tym momencie skalowanie odbywa się tylko na osi Y, powodując, że ściany zachowują swój prostokątny kształt. I teraz z kontrolem robię przeskok o dwie jednostki i to od razu generuje mi ściany we właściwych pozycjach. Proszę zobaczyć. Jest to na tyle szybka metoda, że teraz wystarczy tylko ręcznie, dosłownie kilka kliknięć, aby zbudować do końca całą górę mojego sześcianu. Zostaną oczywiście wtedy również ściany boczne, znaczy słupki boczne, które warto byłoby zrobić. Zaraz to zrobimy. Teraz jeszcze zostało mi z tej strony zaznaczyć ten element i ten. No i od dołu połączyć je trzeba płaszczyzną. Gotowe. Słupki boczne możemy zrobić, korzystając z tego, co zbudowaliśmy do tej pory. A więc możemy zaznaczyć jedną krawędź, później drugą i w ten sposób połączyć je tak, aby powstał słupek. Można zrobić to również troszkę szybciej. Możemy zaznaczyć dwie krawędzie naraz, znajdujące się w tym miejscu, tak jakby pod kątem prostym. To się wytnie. I możemy teraz zrobić ekstruda. Ekstruda zrobię wzdłuż osi Z. A więc jeżeli dojadę aż do tego miejsca, używając oczywiście klawisza Ctrl-Shift, to będzie to właściwe miejsce, aby zakończyć tę operację i już mam zrobiony cały słupek. Błyskawicznie. Takiego ekstruda mogę zrobić od razu na wszystkich zaznaczonych krawędziach, a więc na przykład tutaj i tutaj. Jeżeli to zrobię, to będę miał od razu za jednym zamachem załatwione dwa słupki. Proszę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Naciskam klawisz E, klawisz Z, aby było to wszystko wzdłuż osi Z i z klawiszem Ctrl wybieram ładnie miejsce, w którym ustawię końcówki tych moich ekstrudowanych ścian. To powoduje, że cała ta kostka została ukończona, nie ma nigdzie żadnych dziur, w trybie obiektowym możemy sobie na nią popatrzeć. To jest elegancko zrobiona robota. Natomiast nie jest jeszcze koniec. Otóż w takiej kostce istnieje teraz bardzo wiele powtarzających się wierzchołków. Jeżeli zobaczę na listę wierzchołków, to widzę, że jest ich 65. A więc są gdzieś miejsca, w których te wierzchołki się będą powtarzały. Przełączę się do trybu wierzchołków i obejrzymy, jak to wygląda. Już na przykład ten narożnik,
Widać wyraźnie, że gdy kliknąłem wierzchołek znajdujący się w tym rogu, nie zaznaczyły się powiązane z nim krawędzie, a więc na pewno jest tam jeszcze jakiś inny wierzchołek, do którego te czarne krawędzie dochodzą. I tak jest w rzeczywistości, jeżeli go przesunę, to widać pod spodem jest jeszcze jeden wierzchołek i jeszcze jeden, tam były trzy w tym narożniku. Nacisnę teraz Ctrl-Z, aby cofnąć. I teraz trzeba te wszystkie wierzchołki powtórzone usunąć z mesza, z siatki, pozostawiając tylko jeden z nich tam, gdzie każdy powinien być tylko raz, tak aby krawędzie do nich dochodzące łączyły się z pojedynczym wierzchołkiem, a nie były na sobie nałożone. A więc, żeby zrobić coś takiego, zaznaczam na początku wszystkie wierzchołki za pomocą klawisza A, a następnie naciskam klawisz W z operacjami specjalnymi. Operacje specjalne są takie najczęściej używane polecenia i to, co teraz muszę wykorzystać, to jest Remove Doubles, to polecenie. A więc biorę Remove Doubles i widzę w liście, że usunięto 25 wierzchołków. Te, które pozostały, formują ładny kształt i ten kształt składa się z 40 wierzchołków, 96 ścian oraz 96 krawędzi i 48 ścian. To jest gotowy, że tak powiem, fragment ramy. I była to metoda troszeczkę może pracochłonna, a więc teraz spróbujemy zrobić to jeszcze raz, ale prostszym sposobem. Zaczniemy może nie od pojedynczego wierzchołka, tak jak poprzednio, ale od pojedynczego plane'a. Mam takiego plane'a, w trybie edycji tego plane'a wyekstruduję, nacisnę od razu klawisz Escape, aby skopiowane wierzchołki wróciły do miejsca swojego powstania i następnie S i przeskaluję z klawiszem Ctrl o dwie małe jednostki Blendera. To powoduje, że tworzy mi się taki dziwny kształt, podobny troszeczkę do ramki obrazu. Chciałbym, aby ta ramka obrazu była pusta. W związku z tym usunę kwadrat zaznaczony w środku, naciskając X i wybierając z menu Delete polecenie Faces. No i ponieważ usunąłem już środek, pozostaje mi jeszcze usunąć zewnętrzny kwadrat, który na początku wstawiłem. Po to usunięcie tego zewnętrznego kwadratu pozostaje mi tylko ramka. To jest ramka, która jest podstawą mojej kostki. I teraz tę ramkę trzeba skopiować kilka razy po to, aby kostka była gotowa. A więc zróbmy może tak. Ustawiłem się w widoku siatki od przodu i teraz robię zwykłe kopiowanie. Kopiuję tutaj, kopiuję w to miejsce, obracam osobno. Oczywiście trzeba pamiętać, że klawisze, które to wykonują, to Shift D oraz R. Po tej prostej operacji mam już zbudowany podstawowy szkielet. Teraz z góry, czyli w widoku dostępnym po klawiszu 7 na klawiaturze numerycznej, widzę, że mam zaznaczoną krawędź wierzchołków, a więc kopiuję je i ustawiam na przedniej oraz na tylnej ścianie. To powoduje, że w ten prosty sposób mam już załatwione, że tak powiem, elegancko zewnętrzne ściany mojej kostki. Teraz przyłączę się do trybu krawędzi. Nawiasem mówiąc, nie trzeba korzystać z tych guzików, wystarczy wcisnąć Ctrl-Tab. Działa to w trybie edycji w ten sposób, że pokazuje menu, w którym możemy wybrać sposób zaznaczania mesza. Wybiorę krawędzie teraz i zaznaczę krawędzie, na których chciałbym teraz wykonać operację dobudowywania nowych ścian. Zaznaczyłem cztery krawędzie, naciskam E od Extrude Escape, a następnie S, X i skaluję o dwie małe jednostki Blendera w stronę środkowej części sześcianu. Tak samo zrobię z krawędziami, które są na, powiedzmy sobie, górze i dole. Naciskam E, żeby zrobić Extruda, Escape, a następnie S i Z tym razem. OK. Można było tych krawędzi zaznaczyć więcej. Tak naprawdę mogłem jeszcze zaznaczyć o te krawędzie. No ale zapomniałem, więc to jeszcze raz zrobię. Naciskam E jak Extrude, później S, Z i skaluję w stronę środka. To powoduje, że buduję w ten sposób tak jakby te ramy, które poprzednio zajmowały mi tyle czasu. Oczywiście pozostały jeszcze zewnętrzne ramy. No i te zewnętrzne ramy również należy zrobić. A więc zaznaczam oczywiście wszystkie odpowiednie krawędzie. Mam nadzieję, że dobre zaznaczyłem. Zawsze można obrócić scenę i przyjrzeć się uważnie, czy to, co zrobiliśmy, jest odpowiednie. No i teraz naciskam. O, widzę, że chyba nie jest dokładnie wszystko tak, jak trzeba. Chociaż nie. Dobrze, wydawało mi się. A jednak jest różnica. Proszę zobaczyć, tutaj mam krawędź, której nie chciałem zaznaczać. Chodzi o zaznaczenie o tej krawędzi. O, dobra, teraz jest w porządku. Tak, wszystko jest w porządku. A więc robimy tak. Naciskam E, Escape, następnie S, X i z kontrolem do środka. Dobrze, to powoduje, że mam już część ścian. Obejrzyjmy. Brakuje jeszcze ścian zewnętrznych, które będą w tej osi. A więc jeszcze te krawędzie trzeba zaznaczyć w widoku siatki,
Znowuż sprawdzam, czy jest w porządku. One powinny się w pewnym widoku na siebie pozwolić nałożyć. To znaczy, że wtedy wszystko jest w porządku. I znowuż, to jest oś Y w tym momencie, prostopada do nich, a więc naciskam E, Escape, S, Y i z kontrolem rozciągam je na dwie jednostki. To chyba były wszystkie. Nie, jeszcze zostało troszeczkę do zrobienia w tej podstawie, a to już zrobię ręcznie, naciskając po prostu F na dwóch zaznaczonych krawędziach. Tak samo jest na górze. I w tym momencie szybciej troszeczkę mamy zbudowaną taką samą kostkę. Oczywiście należy usunąć powtórzone wierzchołki z niej, bo teraz ma ich 88, a powinna po usunięciu, przepraszam, to chyba nie to nacisnąłem, po usunięciu powinna mieć ich, znowu już nie to nacisnąłem, weźmy sobie remove dumps, powinna ich mieć 40. Ok, myślę, że teraz można byłoby zrobić tę kostkę jeszcze w inny sposób. A więc znowuż zaczynamy, że tak powiem, od podstaw. Usuwam kostkę, dodaję plane'a. W trybie edycji, w widoku z góry tego plane'a zamienię na jedną z krawędzi, przynajmniej na taki trapez, który na samym początku miałem możliwość wam pokazać. I teraz zrobimy sobie z tego trapezu coś takiego. Naciskam E i S, aby przeskalować. To jest początek mojej krawędzi, którą normalnie budowałbym na wszystkich, powiedzmy sobie, krawędziach kostki. W tym momencie jednak robię to w ten sposób, aby mieć tutaj możliwość utworzenia takiego prostego kształtu, jak na przykład ten podstawowy element, z którego będzie składała się cała kostka. Okay? To jest element, który będzie moim elementem bazowym. Teraz mogę, korzystając z takiego elementu, prosto zbudowanego bardzo, wykonać całą kostkę. Wystarczy tylko, że się ustawię w widoku na przykład od góry. Zmienię teraz środek transformacji z takiego uśrednionego, jakby geometrycznego środka na mój kursor 3D, zwany pivotem. Wystarczy, że w tym menu wybiorę sobie polecenie 3D kursor. Można włączyć tę opcję naciskając kropkę na klawiaturze. Lub też, przepraszam, przecinek. I teraz tak. Robię Shift D, aby skopiować i jednocześnie, znaczy nie jednocześnie, tuż później naciskam klawisz R, aby obrócić swój skopiowany element. Jeżeli to zrobię, to w tym momencie elegancko dobudowałem fragment geometrii. Powtarzając taką operację w widoku na przykład od góry, mogę bardzo łatwo zbudować podstawy kostki. A więc robię Shift D, R, Shift D, R. Już mam zbudowane elegancko podstawy mojej kostki. Oczywiście odznaczyłem ten fragment odruchowo naciskając klawisz A, ale gdy wcisnę Ctrl Z, to on jest dalej zaznaczony. I teraz, korzystając z tego, że ten fragment będzie się obracał względem środka, mogę go obrócić nawet teraz, na przykład wokół osi X. OK? Nie robię tego, ponieważ on leży w dobrym miejscu. Ale jeżeli zrobię kopię tego elementu, na przykład teraz nacisnąłem Shift D, to mogę nacisnąć R, a następnie obrócić go o 90 stopni wokół osi X. A więc cała procedura jest taka, naciskam Shift D, później R, tak jak w tym momencie, potem X, to jest właśnie to miejsce, i teraz wpisuję 90, a później Enter. Dzięki temu mam ten fragment ustawiony we właściwej orientacji. Następnie muszę go trochę podnieść, a więc łapiąc za strzałkę Z-ową, z klawiszem Ctrl mogę go przesunąć do góry troszeczkę, a później w bok, po to, aby on ustawił się we właściwym miejscu. To jest to miejsce. Teraz, zaczynając jakby obracać i kopiować ten element, jestem w stanie zbudować elegancko wszystkie cztery kolumny w tej mojej kostce. A więc naciskam Shift D, R, a później Z, aby obracać go wokół osi Z. Proszę zobaczyć, on się dookoła tej osi teraz obraca. Z klawiszem Ctrl mogę wymusić skokowy obrót i w pewnym momencie będzie to dokładnie 90 stopni. W tym momencie naciskam lewy klawisz myszy, aby potwierdzić nową pozycję. Te osoby, które chciałyby to zobaczyć, jak to wygląda w widoku siatki, na przykład, proszę bardzo, to jest widok z góry. Mam tutaj zaznaczony swój element, naciskam Shift D, następnie R, obracam swój element razem z wciśniętym klawiszem Ctrl, no i ustawiam go tam, gdzie powinien być, czyli w narożniku. Jeżeli nie chce ktoś tego robić w widoku siatki, proszę bardzo, może zachować dokładnie dowolną orientację. Jedynie ważne jest to, aby nacisnął Shift D, później R, aby obracać, i oczywiście Z, aby ten obrót był wokół osi Z. A potem już z klawiszem Ctrl elegancko ustawi sobie odpowiedni element tam, gdzie chce go mieć. Dobrze, teraz korzystając z tej metody, ponieważ jesteśmy już dobrze zorientowani tutaj, to mam teraz możliwość nacisnąć Shift D, R, ale w tym momencie wcisnę Y i obrócę swój element na przykład o taki kąt. Ok, to jest znowuż 90 stopni. O tak jak teraz, i należałoby go teraz podciągnąć do góry i trochę w bok, aby stał tam, gdzie ma stać.
To jest właściwa orientacja. I teraz powtarzamy znowuż te same operacje, a więc kopiowanie, obrót, ustawienie. A więc Shift D, R, Z i ustawiam na przykład kawałek klocka tutaj. Shift D, R, Z, 90 mogę wpisać, gdyby nie chciało mi się obracać, Enter i tak dalej. Oczywiście nie mamy tutaj zbyt wiele geometrii do ustawienia, więc jest to dosyć prosta konstrukcja, ale proszę zobaczyć, że w tym momencie mamy zbudowany cały sześcian. A więc wystarczy zacząć od jednego ramienia, poobracać się trochę i już. Usunę oczywiście wierzchołki i znowuż mamy 40 wierzchołków, 96 krawędzi, 48 ścian. Elegancka, prosta robota. Możemy zrobić to w jeszcze inny sposób, a więc już ochoczo usuwam ten element. Możemy teraz wykorzystać coś takiego jak modyfikatory. Oczywiście ci, którzy w kursie przerobili temat modyfikatorów, powinni doskonale wiedzieć, co to jest. A więc myślę, że bez żadnego problemu sobie poradzą z tym materiałem, który chcę teraz pokazać. Na początek jednak zbudujmy coś, co będziemy mogli odbijać i przekręcać. Więc wstawiam plane'a w trybie pracy z wierzchołkami. Pomniejszę jedną z krawędzi. O, powiedzmy sobie na przykład dotąd i przesunę ją tak, aby uzyskać fragment tego ramienia, które było mi potrzebne do zbudowania kostki przed chwilą. Tak samo tutaj mogę zrobić ekstruda w osi Z o dwie małe jednostki i jednocześnie później przeskalować o dwie małe jednostki, ale w tym momencie muszę zrobić to wzdłuż osi X. Proszę zobaczyć, tutaj jest dosyć ciekawa sytuacja. Mam teraz sytuację taką, że mój obiekt znajduje się w widoku na ukos względem siatki i jednocześnie środek transformacji znajduje się w miejscu tam, gdzie jest pivot, czyli w środku układów współrzędnych akurat. Dzięki temu, jeżeli teraz skaluję, to skalowanie odbywa się w kierunku środka układów współrzędnych. Oczywiście można to zmienić, wybierając stąd opcję Median Point. Wtedy skalowanie odbywa się tak, jak powinno się odbyć. Natomiast gdybym nie chciał czegoś takiego i miałbym dalej ustawiony ten 3D kursor, wtedy mogę skalować, ograniczając skalowanie tylko do osi X, a więc naciskam S i zamiast takiego czegoś naciskam X i wtedy mogę skalować dokładnie tak, jakbym miał ustawiony Median Point. W tym momencie skaluję o dwie małe jednostki blendera, aby zobaczyć, że rzeczywiście to tak jest zrobione, jak powinno. I teraz robię ekstruda, E, później Y i dwie małe jednostki blendera, proszę bardzo, wyciągam i następnie te dwa wierzchołki łączę. Chodzi o to, aby zbudować znowuż ten podstawowy element budulcowy, tą cegiełkę. I teraz chciałbym pokazać, jak można, korzystając z takiego fragmentu, jak można zbudować kostkę. A więc wychodzę teraz do trybu obiektowego. W ogóle modyfikatory to jest głównie tryb obiektowy. No i teraz, żeby zrobić z tym obiektem cokolwiek, muszę tutaj dodać jakiś modyfikator do niego. Ten modyfikator może być dwojakiego rodzaju. Zacznijmy może od takiego przypadku, troszeczkę trudniejszego, czyli od czegoś takiego jak mirror. Otóż teraz, jeżeli kliknę w kluczyk, w tą zakładkę na panelu z narzędziami, to zobaczę pustą listę modyfikatorów. Te modyfikatory są osobno omówione w kursie, co prawda nie wszystkie, ale większość z nich. Natomiast teraz z tej listy wybieram sobie modyfikator o wdzięcznej nazwie mirror, czyli lustro. Wybrałem lustro i nic się pozornie nie dzieje. To dlatego, że ten modyfikator odbija na razie tylko według osi X. Jeżeli wyłączę X i włączę na przykład Y, to w tym momencie w osi Y nastąpi odbicie względem tego punktu środkowego. A więc z jednego ramienia mam już dwa. Natomiast mogę jeszcze włączyć sobie odbicie w osi Z i się okaże, że to jest całkiem niezłe odbicie, chociaż tak naprawdę nie generuje mi właściwej kostki. Aby moja właściwa kostka mogła powstać, muszę na chwilę wrócić do trybu edycji i zastanowić się, na jakiej wysokości tak naprawdę zbudowałem swój element geometrii. Obawiam się, że jest on zbudowany na złej wysokości. Ustawię się teraz w odpowiednim widoku, jest to widok od przodu. I tą moją zaznaczoną geometrię przesunę w dół, tak aby uzyskać mniej więcej dobre miejsce wyjściowe dla kostki. Teraz ten modyfikator kopiuje mój zaznaczony fragment, w trybie obiektowym również to działa, kopiuje go powyżej, wzdłuż osi X oraz wzdłuż osi Y. Znaczy wzdłuż osi Z, przepraszam, i wzdłuż osi Y. Oś X tutaj nie ma żadnego znaczenia, jeżeli wybiorę sobie X, to się nic nie dzieje. To jest pierwsza rzecz, którą można zrobić. Teraz należałoby wykorzystać ten mirror po to, aby odbić tą geometrię, którą już mam, ale z obrotem o 90 stopni. Czyli zrobić coś takiego. Oczywiście, aby coś takiego zrobić, potrzebuję mieć jeszcze jeden modyfikator mirror, ponieważ ten, który teraz mam, już ładnie spełnił swoje zadanie i moją jedną ramię powielił na 4. A więc robię kopię tego modyfikatora przez naciśnięcie guzika copy i w tym momencie wyłączam X oraz Y oraz Z.
To, co teraz będę musiał zrobić, to zmirrorować, czy też odbić tą moją całą geometrię, ale wzdłuż dodatkowego obiektu, który muszę tutaj dodać. Dodaję zatem obiekt o nazwie empty. Empty, który będzie pokazany jako gołe osie. One są teraz w środku układów współrzędnych. Ok, może wezmę sobie ten median point. Tak wygląda obiekt empty. Ok, i teraz wokół tego obiektu będę przeprowadzał operację odbijania geometrii tutaj. Ale aby to działało, w tym modyfikatorze na początku muszę wybrać sobie tak zwany mirror object. Odsyłam do tutoriala na temat tego modyfikatora. Wybieram z listy obiekt empty. Pozornie nic się nie dzieje. Zaznaczmy sobie teraz na przykład X. No i teraz obrócę mój obiekt empty wzdłuż którejś osi. Zobaczymy, która będzie dobra. Wzdłuż osi Y. Ok, oś Y to jest ta poprzeczna. Tutaj jeżeli obkręcę, a on mirroruje wzdłuż X, to w tym momencie pojawi się efekt. A więc naciskam R, X i już mam elegancko odbitą geometrię. Proszę zauważyć, że w tym momencie obrót tego mojego emptego nastąpił o 45 stopni. Akurat tak było właściwie. No i teraz potrzebuję jeszcze tylko jakiejś dodatkowej modyfikacji, która pozwoli mi zrobić te osie poprzeczne. No i w tym celu mogę wykorzystać trzeci modyfikator mirror, który mi to zapewni. Sprawdzę jeszcze, czy nie wystarczyłoby włączyć na przykład Y lub Z. Ale jak widać, nic to nie daje, ponieważ nie są to osie, wzdłuż których można byłoby teraz cokolwiek odbić. Mogę natomiast wziąć te dwa modyfikatory mirror, tak jak teraz, i spróbować odbić je jeszcze raz wokół kolejnego obiektu o nazwie empty. Dodam taki obiekt, niech to będzie empty, który będzie wyrażony, czy też pokazany, no na przykład jako sfera. Ok, ta sfera to jest obiekt o nazwie empty. I teraz do tego mojego kształtu dodam jeszcze jeden operator mirror. Wybiorę sobie ten empty 001, to jest ta moja sfera. No i teraz zaznaczę oś, wokół której będę chciał odbić to, o co mi chodzi. Niech zostanie osią X, natomiast ten mój empty obrócę wzdłuż osi Z. To powoduje, że odbicie następuje z jednoczesnym skrętem i dzięki temu otrzymuję gotową kostkę. Taka kostka została zrobiona z pojedynczego ramienia, odbitego za pomocą trzech modyfikatorów w różnych osiach oraz z różnymi obrotami. A więc tak wygląda jakby cała zabawa związana z tymi modyfikatorami. Gdybym teraz chciał otrzymać z tego prawdziwą kostkę, to mogę te modyfikatory zastosować, naciskając guzik Apply. Naciskam Apply, Apply, Apply. W tym momencie niepotrzebne są już te obiekty empty, więc mogę je usunąć. Delete, delete. I została mi sama kostka. Ta kostka w trybie edycji pokazuje, że zawiera 88 wierzchołków, a więc są na niej powtarzające się jakieś obiekty, no, powtarzające się wierzchołki lub krawędzie. Zatem naciskam klawisz W, remove doubles i w tym momencie dostaję elegancką kostkę, która składa się z 40 wierzchołków, 48 z ściany, no i oczywiście 96 krawędzi. Jest to jeden ze sposobów. Pokażę jeszcze, jak można zrobić taką kostkę, używając innego modyfikatora, mianowicie Array. Array również pozwala wygenerować taką geometrię bez żadnego problemu. I zasada jest podobna. Znowuż jako odniesienia środka transformacji będziemy używali obiektu o nazwie empty. Jednakże, aby nie przedłużać, spróbuję może pokroić tę kostkę i wykorzystamy sobie z niej po prostu jeden element, który pozostanie. Ok, usuwam wierzchołki. Został mi ten jeden pojedynczy element i ten element będziemy teraz wykorzystywali przy dalszych operacjach. Usunę również wierzchołki, które są tutaj z krawędziami, nie są one potrzebne. To jest ten bazowy element. Dla oszczędności czasu pozwoliłem sobie go wziąć ze starej kostki, chociaż mógłbym go szybko zrobić od nowa. Ale dwa razy to już robiłem, więc myślę, że wystarczy. Teraz tak, weźmy sobie modyfikator Array. Znowuż pracuję w trybie obiektowym. Array jest modyfikatorem, który powiela obiekty. Wyłączę od razu ten Relative Offset. No i potrzebuję tutaj jakiegoś obiektu, według którego będę mógł odbijać, czy też powielać swoje obiekty. Tym obiektem będzie obiekt o nazwie empty, a więc w modyfikatorze ustawiam, że to będzie object offset, że to będzie empty. I teraz nie będę przesuwał tego mojego obiektu empty, bo oczywiście dzięki temu bym spowodował skopiowanie swojego pojedynczego elementu. Ale tak naprawdę chodzi mi tutaj bardziej o obrót. Jeżeli obrócę swój obiekt empty o 90 stopni w kierunku, czy też wokół osi Z, to ten obrót spowoduje, że również mój obiekt, który kopiuje mi modyfikator Array, wykona podobny obrót. Teraz zwiększając ilość powtórzeń takiej operacji, mogę od razu uzyskać podstawę, o którą mi chodzi. Mam teraz 4 powtórzenia obroty wokół obiektu.
Oczywiście łatwo zgadnąć, że teraz potrzebuję ten obiekt obrócić dookoła ileś razy, a więc dodaję sobie jeszcze jeden modyfikator array. No, przepraszam, wcisnąłem apply. Robię kopię. Kopia oczywiście niczego nie zmienia tutaj, bo cały czas jestem przy tym obiekcie empty. Usunę ten obiekt, delete, enter, aby nie było żadnego narzutu i dodam nowy obiekt empty, który znowuż będzie stał w środku. On dokładnie tak samo wygląda, tylko nazywa się empty 0001. Dobrze, teraz tak. Dodaję object offset względny, ale dla obiektu empty 0001 ten obiekt muszę teraz zaznaczyć i obrócić go na przykład w osi Y. OK? Jeżeli to zrobię, to proszę zobaczyć, od razu 4 razy powiela mi się odbita struktura i dostaję gotową kostkę. Jest to szybsze, ponieważ modyfikator array ma pewną ilość powtórzeń, którą można wykorzystać do zmniejszenia ilości samych modyfikatorów, które tutaj dodaję. Mogę wcisnąć także w obu przypadkach merge, aby wierzchołki, które się nakładają, w jakiś sposób się połączyły. No i oczywiście mogę wcisnąć apply, a później usunąć oba obiekty empty, które nie są mi już potrzebne. To co dostaję, to jest wynikowa kostka o takiej topologii, jaka miała być. Proszę zobaczyć, ta kostka ma 62 wierzchołki, więc również tutaj jest gdzieś jakieś powtórzenie. No więc zaznaczam wszystko, daję remove doubles i znowuż ląduję z kostką, która ma 40 wierzchołków, 46 ścian i tak dalej. To nie są wszystkie sposoby, ale myślę, że kilka tych sposobów na zbudowanie takiej kostki przedstawiłem i to w pewien sposób wyczerpuje ten temat. Nie powiedziałem jeszcze, jak zrobić kostkę, która ma takie sześcianiki w narożnikach. To jest bardzo proste. Wystarczy tylko zacząć od zwykłego sześcianu, jeżeli ktoś chce oczywiście, bo są na to różne sposoby. Taki sześcian w trybie edycji rozcinam za pomocą Ctrl-R i kółka myszy, aby wstawić dwie linie cięcia. Ustawię się teraz w widoku od przodu, raczej z góry byłoby chyba lepiej, i rozpoczynam skalowanie wzdłuż osi Y tego zaznaczonego elementu, a więc S, Y i rozciągam z klawiszą Ctrl, pilnując, aby otrzymać gdzieś rozciągnięcie do tych dwóch oczek siatki. To jest specyficzny rodzaj powiększenia. Jeżeli wcisnę teraz Ctrl-R, by rozciąć wzdłuż osi Y, pokręcę kółkiem, aby mieć dwa cięcia i kliknę lewym klawiszem, to znowuż muszę nacisnąć później S, X, aby wzdłuż osi X rozciągać, i rozciągam do skali, która wynosi 2,4. Tak samo zrobię jeszcze tutaj. Dwie linie cięcia, korzystając z chwilowego zaznaczenia, naciskam już w widoku ukośnym S, Z i rozciągam z klawiszem Ctrl aż do skali 2,4. I to powoduje, że moja kostka jest już taka, jaka być powinna, z tym, że brakuje mi jeszcze środka. Poza tym środek jest zasłonięty przez boczne ściany, a więc mam różne sposoby. Mogę te boczne ściany zaznaczyć i usunąć. I to jest jedna z myśli, która na pewno przeszła początkującym. Zrobię teraz X, wybiorę Faces i mam dziury. Te dziury następnie łatam w sposób dostępny już i opisany wcześniej, czyli przechodzę do zaznaczenia krawędzi, zaznaczam krawędzie, robię na nich ekstruda. OK, później klawisz Escape, skalowanie w osi X, dwie małe jednostki blendera i gotowe. Można tak zrobić oczywiście, jest to jeden ze sposobów, ale można również zrobić inaczej, troszkę jakby, wydaje mi się, prościej. Cofnę teraz, aby wrócić do miejsca, w którym miałem wszystkie ściany. OK, to są wszystkie ściany. Możemy zrobić tak, zaznaczam jedną ścianę, zaznaczam drugą ścianę, w widoku siatki będzie to lepiej trochę widać. I na tych ścianach teraz robię ekstruda. Jeżeli zrobię ekstruda na ścianach, to oczywiście jakoś tam się będzie ten ekstrud próbował zachowywać. Będę wyciągał takie ściany, być może. OK? Naciskam Escape i włączam skalowanie, tak jak poprzednio było robione dla pojedynczych krawędzi. S, później X i skaluję o dwie małe jednostki siatki. To powoduje, że powstaje mi w tym moim kształcie takie wcięcie. To wcięcie jest OK, ale proszę zobaczyć, to wcięcie pozwala mi zrobić od razu na czterech krawędziach odpowiednie ściany. Robię to samo z kolejnymi dwiema ścianami. Te ściany najlepiej będzie widać w widoku siatki z boku, a więc znowuż Extrude, Escape, S, Y w tym przypadku i z kontrolem skaluję. Tak samo góra i dół. Trzeba tylko je odpowiednio zaznaczyć. Znowuż widok siatki. Escape, znaczy przepraszam, E, teraz Escape i skalujemy wzdłuż osi Z i już. I teraz jest tutaj oczywiście sporo ścian, które się nakładają, ale te ściany mogę teraz usunąć zaznaczając je. Po prostu zaznaczam wszystkie, które chcę wywalić, naciskam X i Faces. Dopiero w tym momencie usunąłem ściany, a to powoduje, że moja kostka jest gotowa i wszystko jest w niej OK. Możemy zaznaczyć dla pewności wszystko, dać Remove Doubles
Jak widać, mamy 64 wierzchołki, a więc kilka nakładających się tam było. To jest jeden ze sposobów. Inny sposób, żeby już tak domęczyć jakby ten temat do końca, to jest wyjść z dużej kostki. Ustawię się teraz w widoku od przodu. Tę kostkę przeskaluję do takich rozmiarów, aby zajmowała malutki obszar o boku 2x2x2. Następnie w trybie edycji, dopiero teraz wcisnąłem klawisz Tab, przesuwam tę kostkę do narożnika, a następnie ją kopiuję. Gdy skopiuję te kostki 4 razy, to powstaną jakby pierwsze pozycje dla moich narożników. Teraz zaznaczam wszystko, ustawiam się w widoku z boku, przesuwam do bocznych krawędzi te kostki i kopiuję, aby ustawić je od razu po drugiej stronie. To powoduje, że mam już teraz zarys mojego sześcianu. No i teraz mogę zrobić to na różne sposoby. Mogę wykorzystać na przykład takie narzędzia jak Loop Tools, który w Blenderze 2.64 już jest wbudowany. A więc przechodzę do widoku ścian, znaczy do widoku bez ścian z przejrzystością. Jestem w trybie zaznaczania ścian i zaznaczam poszczególne ściany po to, aby wykonać na nich za chwilkę operację taką jak Bridge. Odsyłam tutaj do odpowiedniego tutoriala, chociaż jestem troszeczkę przeterminowany. Naciskam W i z Loop Tools wybieram Bridge. To powoduje, że moje ściany natychmiast się łączą. OK, tak samo tutaj Bridge. I teraz robię to z kolejnymi, powodując, że w ten sposób ręcznie, zupełnie prosto, w sposób zrozumiały, mam nadzieję, powstaje geometria do mojej kostki. OK. Tutaj powstał jakiś drobny błąd. Narzędzie nie jest chyba do końca dopracowane, a więc proszę zobaczyć, tutaj na przykład nie powstała ściana. Mam tutaj dziurę. Będzie trzeba to załatać później. Oczywiście na razie się tym nie będę przejmował, to są tak zwane drobiazgi. Zrobię teraz tutaj bridge. No i tutaj nie mogę już, ponieważ blokuje mi ścian. A więc przełączę się do widoku krawędzi, włączę sobie widok ścian i ręcznie te niedoróbki pozostawione przez Loop Toolsa muszę połatać. Myślę, że takie zachowanie akurat tej funkcji wynika z tego, że są w niej jakieś błędy jeszcze. No i przysporzyć ona może, zależnie od sytuacji, dużo pracy dodatkowej. No tutaj to w ogóle musiałem zrobić na początku tryb wierzchołków, połączyć krawędzią te dwa, a dopiero potem w trybie krawędzi mógłbym zrobić tutaj ścianę. O tak. No niestety tak zwane robótki ręczne, ale prędzej czy później można się wpakować, że tak powiem, w jakieś tego typu akcje. Dobrze, myślę, że tą kostkę już dokończę, nadużywając prawdopodobnie waszej cierpliwości. Zrobię to ręcznie, aby pokazać, że to jest żmudna robota, męcząca, pracochłonna. No i oczywiście czasochłonna, a wiemy, że czas to pieniądz. Dobrze, teraz jeszcze tutaj zamykam, tutaj zamykam. Oczywiście można budować ręcznie całość. Trochę teraz już chyba przedłużam, ale no pozwólcie mi skończyć jeszcze tu chwilka. Jeszcze tu została jakaś dziura, więc ten pomysł może nie był najlepszy, ale przy okazji pokazałem, że narzędzie Loop Tools już istnieje. Wymaga być może pewnych poprawek, ale można czasami próbować z niego korzystać, ale jak mówię, na swoją odpowiedzialność. OK, pytanie, czy zostały mi jakieś dziury jeszcze? Być może nie jestem w stanie tego ocenić tak szybko, a gdyby ta kostka była kratownicą zbudowaną z tysięcy krawędzi, to byłoby trudne, więc mogę włączyć widok przezroczystych ścian i wtedy tam, gdzie ściany się powtarzają, na przykład zrobię kopię eksperymentalnie jednej takiej ściany, na przykład tutaj, to będę widział ciemniejszy kolor w tym miejscu. A więc jeżeli tu zrobię Shift D i później Escape i odznaczę, to tu jest ciemniejsza ściana troszeczkę niż na przykład ta, która jest tutaj. To jest dla mnie znak, że one się powtarzają. Oczywiście teraz to nie ma wielkiego kłopotu. Myślę, że mogę też włączyć widok, czy też styl pracy z samymi ścianami i wtedy widać od razu, że istnieje tutaj kilka ścian również w środku, na przykład tutaj. Tej ściany nie powinno być, a więc ją usunę. I tak naprawdę w narożniku powinny zostać trzy ściany, tylko zaznaczone tymi trzema kropeczkami. A więc mogę szybko ocenić, patrząc na narożniki, czy tam jest coś, czego być nie powinno. Powinny być trzy kropeczki, jeżeli widzę cztery, tak jak tutaj. To jest jedna ściana nadmiarowa. Usunę te ściany, dbając o to, aby usunąć odpowiednie. I to jest czyszczenie geometrii. To powoduje, że mój mesh staje się taki, jaki być powinien. No ale niestety jest to dużo ręcznej pracy. Bardzo dobre ćwiczenie moim zdaniem. Przynajmniej dla początkujących, którzy się biedacy muszą z tym męczyć. Ale studenci bardzo nie narzekali, więc pewnie było w porządku. Dobra, myślę, że to jest wyczyszczony mesh, że tak można by go było zostawić. Jeżeli coś przegapiłem, na pewno mi o tym napiszecie w komentarzach. Myślę, że to jest warto później wyjaśnić. Dobra, to jest gotowe. Weźmy sobie jeszcze Remove Doubles dla pewności.
okazało się, że cztery wierzchołki wyleciały. To były pewnie te z tej kopiowanej ściany, którą przed chwilką pokazywałem. I to jest topologia, którą można było zrobić również w taki sposób. O, widać, że tu brakuje jednej ściany, więc szybko ją połączę. Tego nie było widać. Uwaga, łączę. Już jest w porządku, dobra. Więc myślę, że to wyczerpuje w pewien sposób temat. Mówiłem o tym dlatego, że teraz, jeżeli mam tego typu obiekt, to mogę łatwo dodać modyfikator Subdivision Surface i to powoduje bardzo fajną geometrię. Coś takiego jak na przykład rzeźba w kamieniu, czy też kulka, są takie rzeźby fajne. Można próbować, byłoby robić. Można tu oczywiście wsadzić Susan i się cieszyć od razu gotowym rozwiązaniem. No to jest tylko dla tych, którzy chcą mieć łatwą drogę. Dobra, gdyby były jakieś pytania odnośnie tego trybu edycji, gdyby było za szybko lub cokolwiek chcielibyście na ten temat powiedzieć, to proszę komentarze, oczywiście wszystkie będę czytał uważnie, ze zapartym tchem, z zamkniętymi mocno oczyma. Także zapraszam. Reszta na kursie w normalnym trybie. Do zobaczenia, dziękuję za uwagę.